ten manifest był jedyny i niepowtarzalny. Znajdujemy się właśnie w 30-metrowym mieszkaniu na 9 piętrze typowego molocha. Tutaj stoi kanapa przetarta i podrabiona kaszonymi na niej petami. Stoi 30-calowy, a może 40-calowy telewizor szajsu kupiony za pieniądze z renty. Stara stoi w kuchni po prawej. Na szczęście. Od lani tak mniej więcej 3 na 10. Za krzywicę stoi. Na kanapie siedzi 50-letni. Łysiejący mężczyzna w konkubenckim podkoszulku w orkanionowym dresie i rozważa nihilistyczne wpływy dekadentyzmu inspirowane filozofią Schopenhauera, Heideggera, Nietzschego, a może też o niczym nie myśli. Paweł? Paweł, chodź. No ale dlaczego ja? No bo jesteś jedynym facetem w tej grupie, chodź. No ale... No już. No ja już nie mam. Wstaję rano i włączam japońskie radio. Po czym ubieram wietnamski podkoszulek, amerykańskie spodnie i chińskie trampy. I z holenderskiej lodówki wyciągam niemieckie lody. Siadam do koreańskiego komputera i w szwajcarskim banku zamawiam internetowe zakupy za nim. Po czym siadam w czeskiego samochoda i jadę do francuskiego hipermarketa. W supermarkecie kupuję belgijskie sery. Jakie jest belgijskie? Greckie wino. I hiszpańskie owoce. I wracam do domu. Trochę nie żałuję, nie zapomnę tego do końca.
Znowu nic. Znowu nie ma pracy. Siadam czeskiego samochoda, jadę do francuskiego hipermarketa. W hipermarkecie kupuję belgijski serek, grecki winy.
Po czym wracam do domu, w tym domu siadam na włoskiej kanapie, otwieram polską gazetę. I znowu nic, i znowu, 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 i znowu nic. I znowu nie ma pracy.